Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 1. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry, mam nadzieję, że miło spędzicie czas. Dzisiaj zaczniemy sobie od tej pokazówki tutaj. Ciekawe co to będzie, nie mam pojęcia. Cały czas pamiętam o tym, aby zebrać samochody ukryte. Spokojnie, spokojnie. Jak się ich trochę nazbiera, to wtedy zrobimy sobie specjalny odcinek, gdzie właśnie ich będziemy szukać. Korwetę C3. C6, sorry. I będziemy się ścigać ze śmigłowcem. Muszę to zobaczyć. No i będziemy sobie kończyć dzisiaj wyścigi z poziomu niebieskiego. Jeśli się uda, to jeszcze wezwiemy na pojedynek naszego ziomka, który za wygraną da nam Lamborghini Diablo, które już zresztą ma. Poziom trudności. Przewijanie spróbujmy wyłączyć tym razem, co? Nowy samochód. No jestem taki trochę wariat. Nowy samochód, nowa trasa, nieznana. To może być ciekawe. Lecimy. Bez kontroli trakcji? No, samochód na starcie sobie nawet całkiem nieźle poradził. Myślałem, że będzie buksował znacznie dłużej ze względu na to, że cała dupa jest praktycznie z plastiku, a napęd mamy właśnie na tył, silnik z przodu, więc teoretycznie powinniśmy mieć słabą trakcję w tej korwecie. A tu proszę, nie jest tak źle. No to lecimy. Ej, bardzo fajnie się prowadzi ta korwetka, muszę przyznać. Jak do tej pory. Jadę ją pierwszy raz, więc mogę się jeszcze mylić. Mogę wypluć te słowa. No troszeczkę mnie bujnęło teraz. Mam przewijanie wyłączone, więc muszę się troszeczkę teraz skupić. Nie wiem, czy ten śmigłowiec da mi wygrać tak po prostu przed metą. No, na razie jakoś mi idzie, co? No to jest oczywiście nierealne. Śmigłowiec bez problemu by mnie tutaj wyprzedził. Śmigłowce z dużo wyższymi prędkościami się poruszają normalnie, no i nie muszą pokonywać zakrętów, tak? Zwłaszcza, że tutaj, zobaczcie, jest taki w miarę prosty odcinek, gdzie on może lecieć z punktu do punktu bez przejmowania się zakrętami, hamowaniem, czy nawet trakcją, nie? Ja po prostu sobie leci, tak samo tutaj. Nie musi lecieć nad drogą, mógł lecieć od razu nad tą przełęczą bezpośrednio do punktu i wygrać ze mną bez problemu. No ale okej, to jest gra, nie możemy tutaj aż tak realistycznie na to patrzeć. To jest ten fajny zakręt, jak się jedzie w przeciwną stronę, po przeciwnym kierunku, to naprawdę można fajnie zadriftować tam. Okej, 73% wyścigu to jest już dużo. Zauważyłem, że wyścigi tutaj w tej Forzie Horizon są krótkie. Bardzo szybko się przejeżdża, ja nie mam jakby problemu z tym, aby skończyć jeden poziom i przejść na drugi w jednym odcinku praktycznie. Gdybym się skupił na tym, to pewnie bym je szybciej przechodził, ale nie chodzi mi o to, aby tu nabić jakieś tam super poziomy w jak najkrótszym czasie, tylko o to, aby się fajnie bawić razem z wami. Śmigłowiec został z tyłu, zobaczcie jak sztucznie zwolnił. Okej, w tej Forzie to jest tak zrobione, chyba że zawsze wygrywamy. Bez potrzeby jakby przyjmowania się czymkolwiek. Okej, 22 tysiące kredytów, to jest naprawdę fajna sumka. Wygrałem go, okej, spoko. Czyli mamy kolejny odcinkowy samochód, Corvette Convertible. Nice. Cyk. Tak sobie wygląda z zewnątrz. Wiecie co, nie mogę się zdecydować, czy ja lubię bardziej wersję bez dachu, czy zadaszoną. Ogólnie bardzo jestem fanem modelu Corvette C6, tej wersji. Ale zarówno wersja bez dachu, podoba mi się ten tył, kurczę, taki wybrzuszony. Nie jest taki nudny, ale jednocześnie też nieprzesadzony. A jednocześnie podoba mi się też wersja zadaszona, gdzie dach wygląda spoko. Wow. Nice. Fajnie jest to wykończone. No i fajnie jest też taki mały detal i smaczek, że rzeczywiście mamy tą różową opaskę na ręce, ponieważ ją zdobyliśmy, ale też jak jesteśmy w kokpicie, to rzeczywiście ona sobie jest. Okej, teraz jedziemy sobie, tak jak wspomniałem, robić jakieś wyścigi niebieskie. Tu mamy klasę C, ale moment, tutaj mamy też, proszę bardzo, no to jedźmy po kolei. W takim razie po kolei, to nie do końca tak po kolei, bo po kolei to by było, jakbyśmy robili tam od góry te wyścigi, które mamy w tej klasie niebieskiej.
ale tutaj jest pojedynek, dzięki któremu wygramy też Lamborghini Diablo Super Veloce, a w komentarzach pisaliście mi, że tak, można sprzedawać samochody w tej grze, czego nie wiedziałem. Dobrze, że piszecie o takich rzeczach, teraz będziemy sprzedawać niedługo jakieś tam zdublowane auta. Korwety na pewno nie sprzedam, bardzo mi się nią fajnie jechało, ten ostatni wyścig pokazowy. Mimo, że nie znałem ani drogi, ani auta, to jakoś się dogadałem z tym samochodzikiem. Widzimy tutaj puste miejsce na tablicy rejestracyjną. Tak? Z przodu prawdopodobnie też tego... też nie ma tutaj... nie, w ogóle nie ma miejsca na tablicy rejestracyjną. Podejrzewam, że w normalnej korwecie, jak gdzieś tam ktoś sobie kupił, to jest w ogóle klasa A. Wymaksowana w ogóle, nice. Jak ktoś sobie kupił tą korwetkę, to gdzieś tam z boku tą tablicę rejestracyjną podczepił. Tak teraz zerkam na ten kokpit z zewnątrz i się zastanawiam, czy jest taki sam, jakbyśmy wzięli tą kamerę z kokpitu. Czy jednak jest więcej detali, jak jesteśmy w środku, czy też nie. Tam zegary widać. Nie, ciężko to stwierdzić. To jest takie jakby rozmazane, jak się patrzy z daleka. Ciekawa sprawa. A, to nie jest aż takie super ważne. Jednak to taka ciekawostka i może fajnie by było wiedzieć. Okej, jesteśmy na miejscu. Niebieski wyścig, startujemy. I klasa B, klasa B. Na pewno nie pojadę Audi Quattro. Pokażę wam w akcji mojego Volkswagena. Tutaj mam już kilka innych samochodów, także spokojnie. Pokażę wam mojego Volkswagena z silnikiem VR6, którym udało mi się bez problemu wygrać wyścig, gdzie jechałem w ostatniej klasie nim właśnie, ale tego nie nagrałem, bo musiałem ten wyścig przejść, bo już jechałem na odcinku tylko innym samochodem i nie udało mi się go zwyciężyć właśnie jadąc Audi Quattro. Przesiadłem się na VR6 i cyk, elegancko. Okej, mamy tutaj dość do czynienia z Scirocco. Tam był jeszcze jakiś muscle car. Jest Mazda? Co to jest tam z przodu? Jest tu Challenger nowy. Znaczy teraz już nie nowy, jest Infiniti. My heart is blue for you. Znacie tę piosenkę? No. Tak sobie poszło, zaśpiewałem się. Dobra, to jest wyścig na okrążenia, czyli tor. Mamy 3 okrążenia, jestem ostatni sobie. Spokojnie. Naprawdę bardzo fajnie się tą VR6 jeździ. No właśnie, powinienem mówić Corrado, ale VR6 jakoś mi tak fajnie brzmi. Pyk. Zaraz wam pokażę, co ten samochodzik potrafi z napędem naprzód. Robi naprawdę niezłą robotę. Mimo, że to jest napęd naprzód, to samochodzik jest naprawdę dobrze sterowny. Samochody naprzód charakteryzują się tym, że są podsterowne i łatwo wypadają na zewnętrzną część zakrętu. Tutaj tak nie jest. Oczywiście jeśli odpowiednio gazem operuję, bo jeśli bym na pełnym gazie wpadł w zakręt, no to nie ma ratunku. Ale jeśli odpowiednio tam gazem sobie operujemy, samochód zachowuje się naprawdę bardzo fajnie. Do tego tutaj z Corrado problemu nie mam. Zobaczcie, jestem już na 3. pozycji. Tak więc postępy jakieś są, bardzo dobrze. Okej, przede mną jest Scirocco, dalej jest Lancia Delta. I ziomek, którego muszę wyprzedzić, bo to jest taki, wiecie, chwali pięta. Pyk. I myślę, że po tym zakręcie już się zbliżę do jedynki mocno. No, właśnie o tym mówiłem. Cyk. I... cyk, ziomek, ten zakręt mogłeś tak ładnie ściąć, a żeś to spalił, jak nie wiem. Patrzcie, jak Corrado sobie świetnie radzi na tych zakrętach, naprawdę. Tutaj jak dodawałem troszeczkę gazu, to samochód wywalało na tą zewnętrzną część zakrętu. O, i znowu lagi, muszę zminimalizować grę. Okej. Nie chcę. Powrót. O, no i właśnie, przez takie lagi... taki konkretny błąd. Może uda się utrzymać jeszcze pozycję. No niestety, widzicie, są problemy, ale myślę, że one się zdarzają na tyle rzadko, że raczej powinienem sobie spokojnie przejść grę bez żadnego stresu. Tu mnie ziomek wyprzedził, tylko że to jest... jeszcze jedno okrążenie jest przed nami, także nie ma się co martwić. Myślę, że dam sobie radę, o ile jakieś hardkorowe lagi mi nie złapią, to będzie spoko. No, trochę się tu oddalił, bo mnie przyhamował i sobie dodał turbo boosta.
Chodź tu, Jomek. Chodź ty, dziadu ty. No, teraz będzie ciężko go wyprzedzić. Tu już są takie dosyć ciasne zakręty, ale uwaga. No dawaj, Corrado, dawaj. Aż ty. Dawaj, Corrado. Dawaj, ciśnij go. O nie. Teraz już będzie naprawdę bardzo ciężko. Nie dość, że sobie zrobi taką przewagę nieuczciwą, to jeszcze... To są dosłownie ostatnie zakręty. I może mi się nie udać. Patrzcie, jaką sobie przewagę zrobił Hamilton. Nie ma opcji, ziomek. Spaduwa. Spaduwa. Nie. Nie wierzę w to. Kurczę. Ja pierdziły. Cały czas go stukałem po tej dupie, no. I nie udało się go pod koniec wyprzedzić. Ale mnie to denerwuje, no. Tak mi fajnie szło. Dobra, zobaczę, czy ja zaliczyłem ten wyścig. No chyba nie, bo ukończyłem na drugiej pozycji. Ach, co za gnój jeden śmierdzący. A mi fajnie się tylko rado jeździło. Dobra, nie interesuje mnie to, ziomek. Ja tu teraz mam starcie z tym śmieciem, no, z tą deltą cholerną. Dzięki, dobra, spaduwa. Ja chcę zobaczyć, czy przejechałem, czy wygrałem. No i dalej muszę go przejechać. Cholerne cztery okrążenia. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, mam plan. Jest to drugie okrążenie. Spróbujemy gościa tak załatwić na amen, żeby skończył na ostatniej pozycji. Co wy na to? Ale skubaniec ma... Widzicie, jaki ma power? Ja go tam ramowałem, a on mnie jeszcze wyprzedził. Mimo, że się ocierał o mój samochód. On jest jakiś zbugowany. Oszust. Pierdzielony. Taki jesteś dobry? Okej. Okay. A czy przygotowałeś się na to? Co? Nic mu się nie stało. Zobaczcie, dalej jest na tej pozycji. No dobra. Kolejna powtórka tego wyścigu. Tym razem bije się tu z Sirocco. Za mną jest ten cholerny... O, znowu mnie wywaliło. Za mną jest ten cholerny dziad. Nie ma opcji, że mu teraz odpuszczę. Jak tutaj podjedzie, to ja od razu po hamulcach ostro. Tak jak on mi wtedy robił. Na zakrętach po hamulcach i co? W niego uderzałem. Ja on tylko boosta dostawał, mi zostawało z tyłu. Ale teraz nie ma zmiłuj. Teraz jestem na pierwszej pozycji. Nie ma opcji, że odpuszczę ten wyścig. Nie ma, nie ma. A później pojedziemy sobie z tym ziomalem, który właśnie wręczy mi w moje rączki kluczyki do nowego, starego Diablo. Tak, które już mam. Nieważne, trzeba z nim wygrać. Też po tym wyścigu dostanę dodatkowe kredyty. A kredyty to jest zawsze droga dobra do kupienia nowego samochodu, nowych części tuningowych i w ogóle wszystkiego, co dobre. Dlatego... Będzie fajnie. No jestem ciekawy, jak tam ten ziomek będzie się zachowywał na wyścigu, bo czasami te pojedynki wyglądają w ten sposób, że jak gdzieś tam odjeżdżam daleko i oni zostają z tyłu i potem już tylko liczyć kasy. Tak jest. Tak jak był na przykład pojedynek z Lotus Exige kontra Dodge Challenger? To był chyba Challenger. Już nie pamiętam, bo został szybko z tyłu. W każdym razie był to jakiś muscle car z tych takich nowszych. Nie miał szans. Po prostu to były sekundy, panie. Ups. No więc, wow. W sumie wróciłbym sobie do Lotusa Exige'a jeszcze. On jest taki fajny, kurczę, fajnie mi się nim jeździło. Trochę bym go może pozmieniał jeszcze. W Forza Horizon 2 możemy pochylić sobie koła, sprawić, że samochód będzie jakiś hiper nadsterowny. Jechałem taką Hondą NSX właśnie w Forza Horizon 2, która była strasznie przerobiona. To był jakiś preset sobie wgrałem od jakiegoś gracza. A właśnie, pisaliście mi też w komentarzach, abym sprawdził gotowe malowania zrobione przez innych graczy. I żebym sobie zaaplikował na jakiś samochód. Czemu nie? Trzeba by było to obadać. No, ale wracając do tej Hondy NSX, to sytuacja była taka, że samochód miał mega pochylone koła, nie? Bardzo w negatywie, i z tyłu, i z przodu, i skręcał dosłownie bez żadnego poślizgu, z tym, że nie miał też bardzo jakiejś dobrej trakcji i słabo w efekcie przyspieszał, ale miał maksymalny docisk, miał maksymalnie zrobione koła w negatywie.
I ten samochód na zakrętach był mistrzem. No ale co? No. Wygrałem nim wszystko to, co tam mogłem wygrać sobie wtedy. I był to ciekawy pomysł na zrobienie samochodu. Honda NSX. No ale nie wyglądało to zbyt estetycznie, to takie koła w negatywie, tym bardziej w Hondzie NSX. Chociaż z drugiej strony jest to taki samochód tunerski. Niektórzy mogliby się z tym kłócić, co pasuje do czego. W końcu to też kwestia gustu. No jak dla mnie to nie, dla mnie to jest prawie taki hiper samochód. Mógłbym powiedzieć, jakiś sportowy, super sportowy, hiper. Hiper to może za dużo, ale super sportowy myślę, że jak najbardziej. Okej, okay, dojeżdżamy powoli do kolejnego wyścigu. Tutaj wygramy sobie, jeśli wygram, to wygram Diablo Super Veloce. A jaki samochód weźmiemy do tego pojedynku? No właśnie, to jest pytanie. Jakiś tam w klasie A mam. Zaraz zobaczymy, jaki będę miał wybór. Okej. Okay. No i wybieram. O, proszę, mam korwetkę wymaksowaną w klasie A. No to pięknie. Bierzemy, rzecz jasna. Korweta kontra Diablo. Kto wygra ten pojedynek? Jak myślicie? Myślę, że no oba samochody są z napędem na tył. Diablo ma umieszczony silnik centralnie, Corvetta z przodu, więc automatycznie Diablo powinno mieć lepszą trakcję niż Corvetta, a tutaj nie jest aż tak źle z Corvettą. O to chodzi właśnie. Dobrze, jeśli chodzi o poziom trudności, zostawiam taki, jaki jest, czyli bez wspomagaczy. No i zobaczmy. Jazda. Startujemy. No, start był znacznie lepszy w Diablo. No, na zakrętach ja się czuję lepiej w Corvecie. No, czułem się na poprzednim wyścigu. Ale tutaj pięknie ziomek pokonał tamten łuk. I tutaj też zakręt ładnie zrobił. To jest ten ziomek, który mnie wkurzał w lunchi. Ja się tutaj z nim cały czas mierzę. Okej, okay, mamy dopiero 10% wyścigu, więc jeszcze wszystko przede mną. O, samochody dopiero testuje się na tych wyścigach. Cholera, gdzieś jak mnie zniosło strasznie. Mógłbym wziąć Diablo kontra Diablo. To by było też ciekawe, ciekawy pojedynek. To moje Diablo też mam wymaksowane w klasie A, tam brakuje kilku punktów, ale to nie ma znaczenia. Tak wiecie co, mam takie dziwne wrażenie, że ale wyleciałem. Nie spojrzałem w ogóle na mapkę. Będę musiał na bank powtarzać ten wyścig. Jeśli tak czuję. O Jezus Maria. No, ciężko, ciężko. O czymś wam mówiłem, wyleciało mi z głowy przez ten zakręt. Może wiecie co, skupię się na wyścigu i postaram się dogonić tego Diablosa. A już wiem, o co chodziło. Chodziło o trafiki, że czasami mam wrażenie, że na bank go wyminę, to się okazuje, że uderzam w niego. Miałem takie samo wrażenie w Need for Speed Rivals. O Jezus, ale że co. To jest takie zgubne wrażenie, że dociskając gaz do końca na każdym zakręcie będziemy jechać szybciej, a chcemy dogonić tego gościa, który jedzie przed nami za wszelką cenę. I w grach przeważnie to jest takie zgubne i na zakrętach bardzo właśnie dużo przez to tracimy, że staramy się no niby jechać jak najszybciej, dociskając gaz do końca, a tutaj się okazuje, że jednak jedziemy wolniej, jakbyśmy lepiej i z głową po prostu operowali tym gazem, prawda? Tak samo z hamulcem i w ogóle ze wszystkim. O, zaczęło rzucać korwetkę na małym jakimś wyskoku. Małej chopce, o, ale było blisko, kurde, no już myślałem, że nie wyrobię. Przydoby się speed breaker, jak z Need for Speed Most Wanted, co? No teraz mam wrażenie, że zahamowałem zbyt mocno. Ale spróbujmy właśnie przejechać bez takich większych wpadek, żeby nie zarzucało mi dupki mocno. No jednak troszeczkę w tej korwetcie zarzuca dupę. A i tu jest ten... Zmieściłem się, tu jest ten zakręt. W sumie jakbym tutaj Lotusem mógłbym z nim powalczyć w klasie A. O Jezu, ale... ciulowy zakręt. Dobra, spróbujmy. O, i konsola nie teraz. Nie zagrać ponownie. Albo dobra, ponownie, bo to już i tak koniec wyścigu. Bez znaczenia i tak przegram tą korwetą. Popełniłem kilka fatalnych błędów. Szkoda, że w tym momencie nie mogę zmienić samochodu. Wziąłbym właśnie Diablo i zobaczył, jak mi pójdzie. W sumie dwa takie same samochody. Ciekawe, jak który samochód lepiej by wystartował. O, Diablo tutaj masakrycznie lepiej.
na starcie, co? On tu robi taki łuk ładny. Bardzo, bardzo fajnie pokonuje ten zakręt. I tu przyhamował, a ja w ścianę, oczywiście. Patrzcie, jak on pięknie to pokonuje. Jakby jakiś profesjonalny driver. A ja wypadłem z zakrętu. On fajnie jechał po zewnętrznej, tam gdzie... Zakręt nie jest taki, nie opada tak mocno. I dzięki temu nie miał problemu z zarzucaniem. A jednocześnie tutaj mógłby bardzo, bardzo skrócić sobie. Jedzie bardzo po zewnętrznej, ale z drugiej strony pokonuje bardzo fajnie tą szykankę tutaj. Idealnie jedzie ten gracz komputerowy. Jedzie po prostu na lajcie, a ja znowu wypadłem w tym samym miejscu, no. Jest taka ogólnie technika hamowania, że jak się jedzie samochodem i oczywiście nie skręca, bo się nie skręca i hamuje jednocześnie, wtedy opony tracą przyczepność i po prostu się blokują. No, ale jest ogólnie taka metoda, żeby przed jakimś ostrym zakrętem zahamować na maksa do końca, jeśli ma się odpowiednią odległość i potem stopniowo puszczać leciutko, wtedy uzyskuje się dość dobre hamowanie na krótkim odcinku. O, teraz nawet nie dociskałem gazu do końca i tak mi koła zabuksowały na zakręcie. Tak czy inaczej jestem bliżej mojego przeciwnika, możliwe, że uda się go dogonić tym samochodem, jeśli nie, to będzie trzeba zmienić na Diablosa albo na Lotusa Exige'a. Co wy na to? Lotus Exige był tu chyba dobrym rozwiązaniem, bo widzicie, że mamy sporo krętych zakrętów, krętych takich odcinków, gdzie naprawdę trzeba pokonywać je dosyć sprawnie, a Lotus jest dosłownie do tego stworzony. Tak ktoś kiedyś pomyślał, a dobra, stworzę sobie samochód do zakrętów i ciak, powstał Lotus Exige. Znaczy najpierw był Lotus Elise, a potem był Exige, no bo Exige był stworzony na bazie właśnie Lotusa Elisa. A tutaj Toyota Prius, hybrydka, trafik. No, Lambo siedzi mi na ogonie, czy na zderzak raczej powinien powiedzieć. No, byłem pewny, że ominę ten samochód, a tu dupa. Dobra, tutaj bardzo, bardzo trudne zakręty. I znowu mnie wywaliło. Bardzo trudne zakręty w tunelach. Zobaczymy, czy się uda. I ten zakręt tutaj. Tutaj trzeba mocno przyhamować. Delikatnie, dosłownie tym gazem, hamulcem, pulsacyjnie. Żeby absolutnie nie zablokowały się koła przy skręcaniu nawet. Zaraz za mną. Właściwie przy mnie. Już próbuję wyprzedzać. Uwaga, samochód sprzeciwka! I oczywiście we mnie. Kto go zbiera? Lucek. Dobra, udało się tutaj ładnie ściąć. I... Cyk. No i gotowe. Było ciężko, muszę przyznać, że było ciężko, ale emocjonująco. 33 tysiące kredytów plus Diablo. Ciekawe, jak zostało zrobione to Diablo. 600 punktów. No to bardzo ciekawe. Bo ja mam Diablo i właśnie... wgrałem te ulepszenia automatyczne i samochód nie miał chyba 600 punktów, tylko miał 597 bodajże. Zobaczmy mapkę. Tutaj mamy od razu jakiś wyścig. Nice. Klasa C. Czy ja tego nie robiłem? Nie, tego nie robiłem. Tutaj. Chyba. Raczej nie. Trzeba to zrobić, bo jeszcze tutaj nie wygrałem. Chyba, że mam jakieś ten... jakieś coś... Nie jest napisane nigdzie, dobra. Udział w wyścigu tym samochodem. Wiem, że jesteś pewny siebie, ale bez przesady. Nie biorę tego muscle cara. Absolutnie. Biorę Nissana 2000 GTR. Muscle car plus shooter. To chyba nie jest dobry wybór. Wolę Nissanka. Zobaczymy, jak pójdzie. A powiem wam, że te wyścigi są teraz trudne. Wraz z postępem w fabule ten poziom przeciwników również się zwiększa. To nie jest tak, że ustawia się na sztywno poziom trudny i ma się ten poziom trudny już do końca świata. Dobra, mamy Lancia Stratos jako przeciwnika. No. I mamy trzy muscle cary Mustangi, ale jest też chyba z przodu Nissan GTR 2000 GTR. Dobra, gazujemy. Nie zachwycamy się tymi wszystkimi wspaniałymi autami. Postaramy się wygrać. Ja już tu chyba jechałem. Nie jestem pewny na 100%. Coś mi znajomo wygląda ten wyścig.
Tylko mi tutaj nie spychajcie, panowie. Bez tym klockiem. Okej. No, tu też stuknął, ale pojechał lepiej. Ten niebieski z przodu. No, ciężki wyścig. Bardzo ciasno, ciężko się tu wyprzedzić. Trzy okrążenia, a jestem na siódmej pozycji. Coś czuję, że też będzie trzeba powtórzyć. Gaz, 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 gaz. Ach, bardzo skróciłem. Dużo prędkości straciłem przy wylocie zakrętu. Znowu mi blokuje drogę wyjazd. Ja wam też zaraz poblokuję. Spaduwa. Dobra, piąta pozycja. Trzech ziomów za mną. O, rzuca, rzuca, rzuca. O, na zakręcie hamować, no nie ma nic gorszego. Okej. Ech. Ta nieznajomość wyścigu. I to mnie właśnie wkurza, no ja nie mogę. Mogłem zrobić tam piękny łuk i już tam tego zagryźć na śmierć. To był jeszcze taki jeden dokuczliwy zakręt. Taka kostka dosłownie. Trzeba było to pokonać jakim jednym łukiem, a ja zrobiłem takie dwa krótkie łuczki tylko. Dobra, trzecie okrążenie, ostatnie. Musimy tego gnoja tutaj zjeść. Oni tutaj jakoś sztucznie hamują, wiecie? Mam szansę właśnie ich podgonić. Czwarta pozycja, przede mną trzech zawodników. Czy mam szansę? Jeśli naprawdę dobrze to przejadę, może jakimś cudem się uda. O! No jak będę tak robił, to na pewno się nie uda. Lancia Stratos widzę, że na mecie jest. Znaczy na mecie, na pierwsza. No to już można powiedzieć, że na mecie, bo jak mi tak dalej będzie szło. Okej, i tutaj ta kostka. Tutaj musimy duży łuk zrobić. Właśnie tak! Widzicie? Widzicie, o ile szybciej przejechałem, ale znowu wylot mi nie wyszedł. Szlak. No i dobra, ostatnia prosta. I dupa. Już mogę się pożegnać z wygraną. Tyle błędów. Ale powiem wam, że tym Mustangiem, bossem poszłoby mi dużo gorzej. Dlatego i tak wolę tego Nissana. O, teraz udał mi się bardziej start. Lancia Stratos też tutaj nie jest najgorszym wyborem. Ziomek sobie, z którym ja tutaj rywalizuję przez cały czas grania w Forza Horizon. O, proszę, jak tego zarzuciłem, haha. Co to za samolot, to jest to BMW, dobra. No, ten tam Lancia Stratos sobie walczy. Jak oni skręcają? Su? Widzieliście to? To było sztuczne, bardzo sztuczne. Bo tutaj teraz jak nagle... Hej, oni zaczynają udawać. Coś tu nie gra. Oni coś tutaj knują, naprawdę. Ale bardzo ładnie się nauczyłem pokonywać ten zakręt, co mi się niezmiernie podoba. Już nie pokonuję tego jako ostatnia lama. Okej. Okay. Trzymamy się za nim, chociaż to niewiele daje. Tu widzę, że ten strumień się jedzie za kimś dokładnie tutaj. Znowu przyhamował, przyhamował akurat tak jak ja byłem za nim. Ten strumień tutaj niewiele daje, zauważyłem. To jest takie, po prostu. Jest, bo się dostaje za to punkty. Ale jeśli chodzi o jakieś tam szczególne doganianie, to niespecjalnie funkcjonuje. O, widzieliście jak pięknie przyblokowałem? Tak. Nie tylko oni umieją blokować. Absolutnie. Dobra, drugie okrążenie, jestem na drugiej pozycji. A ten się tu wpycha, patrzcie jaki spół. Nie, ziomek. Ja ci się tak łatwo teraz nie poddam. O, teraz próbowałem właśnie tak gazem operować w ten sposób, żeby mi nie zabuksowały koła w tamtym miejscu. Jest troszeczkę wyboiście na tym wyjście. O, teraz mnie paskudnie wybiło. Dobrze, ale jest pierwsza pozycja. Konsola mi zaczęła znowu lagować. Trzecie okrążenie, czyli ostatnie. Teraz trzeba to przejechać bardzo dobrze. Nie. Kwadratowe opony, no kurczę. Nie da się tego tak fajnie pokonać, jakbym chciał, tak blisko opon, tylko te opony są tak ustawione w kwadraty po prostu. Dobra, ale na razie jest pierwsza pozycja, nie jest najgorzej.
Ten zakręt mógł mi wyjść lepiej, ale tu są takie wertepy, że ciężko tam się jakoś lepiej przystosować. No bez znajomości wyścigu to naprawdę ciężko tu o dobrą pozycję. Zobaczcie, że dopiero za drugim razem na tym poziomie trudności udaje się pokonać tych przeciwników. Oczywiście mógłbym zmienić na poziom średni, być może tak zrobię, jeśli już będę miał spore problemy, aby to kogoś pokonać. Wow. Okej. Być może tak zrobię, nie wiem. No na razie sobie radzę jakoś tak, więc jest okej. Cyk, pierwsze miejsce, och. Ale powiem wam, że to jest też fajne, jeśli nie jest za łatwo, to te pierwsze miejsce zdobywa się z mega satysfakcją i takim odprężeniem, że jest, udało się, super. No i dobra. Teraz będziemy jechać dalej Diablo. Jeszcze jedna sprawa, wejdziemy sobie do Centrum Horizon i tam sprawdzimy, czy da się sprzedawać samochody. Jeśli się da, to sprzedamy sobie jedno Diablo, no bo po co nam dwa te samochody i zobaczymy, za ile je sprzedać można. Tak więc szybka podróż do garażu i zobaczymy, czy uda się właśnie sprzedać. Jeśli tak, to super, a jeśli nie, to trudno. Myślę, że się da. Tak, cyk, do garażu. No ile kasy za to dostaniemy? To też jest istotne. Czy będzie to na przykład gdzieś koło 200 tysięcy? Bo ten samochód gdzieś... Nie, do 200 tysięcy nie może być. On tam kosztuje ze 170 tysięcy. Dobra, zmień samochód. Lista samochodów. Teraz co? Anuluj, wybierz Ford Mustang. No i co? Bierzemy sobie jedno Diablo. Na przykład to. Szukaj. Lista, wybierz. OK. Pokaż. Sprzedaj, proszę bardzo, jest opcja. Sprzedaj samochód. 65 tysięcy kredytów. Świetnie, to tutaj można sprzedawać samochody. W dwójce już nie można. Ekstra. Okej, okay. Mamy to sprzedane. Co bym tu jeszcze sprzedał? Na pewno Audi Quattro, tym samochodem mi się słabo jeździło. Chociaż czy ja wiem. Klasa B, nie. Jakoś nie potrafiłem się zgrać z tym autem. 60 tysięcy kredytów. To nie jest mała kasa. Cyk, sprzedany. A pozostałe samochody niech sobie będą. A, mamy tu Lotusa w klasie S. A, to ciekawe w sumie, bo ja specjalnie do jednego wyścigu obniżyłem chyba jego do klasy A, a gdy już on wraca do garażu, to jest z powrotem w klasie S, także bardzo fajnie. Korwetka. Tak patrzę, co byśmy mogli tu jeszcze sprzedać, ale chyba nic. No dobra. Super. Ulepszenia. Zobaczmy jeszcze właśnie te malowania jak graczy innych. Czy będzie można je tutaj zaaplikować? Czy może w innym warsztacie? Zaraz zobaczymy. Konwersja. Co my tu możemy zrobić? Dolot powietrza możemy zmienić. Felgi, silnik, układ. No tutaj menadżer ustawień. Co to jest? Aha, zapisz bieżącą. To nie. Zmień widok. Tutaj nic nie ma odnośnie tego. Moje konfiguracje to nie. To musimy chyba zajechać do innego warsztatu, żeby coś tutaj im zmienić, tak myślę. Nie wiem, no nie grałem jeszcze w Forze Horizon 1. Coś tutaj, coś tutaj jest, odnośnie malowania. Jest spray. Paint Shop, jest specjalne miejsce, gdzie sobie to zmieniam. Kreator kompozycji, załatwuj kompozycję. Wystawa kompozycji? Może to powinno być wystawa kompozycji. Tylko czy my będziemy mogli to sobie... Okej. Okay. Projekty dla mojego samochodu. Jakieś tam projekty się pokazały, więc możliwe, że i dla mojego samochodu się pokażą. Patrzcie na to. Ej, tutaj kosztują... Są nawet za jakieś tam ceny, tylko szkoda, że ja nie mogę powiększyć sobie tego jakby. Sortuj najnowsze. No właśnie, szkoda, że nie ma daty, bo bym wiedział, czy już ktoś robił na tej konsoli, czy na jeszcze starej. Tu mamy coś ciekawego. Zobaczmy, jak to wybiorę. O, takie coś. Ok. Zgłoś obraźliwe treści. Nie, kupujemy. Zobaczymy, jak będzie Diablo wyglądać. Czarne Diablo. Żółte mi się bardzo podoba. Tak. Żółte Diablo bardzo mi się podobało, ale tutaj widziałem, że jest coś ciekawego zrobionego. Zobaczymy, jak to wygląda. Wow, jakiś taki gradient. I zobaczymy.
jak to się zmieniło. Coś inaczej wygląda. Powinno, taki jakiś gradient płomienny, coś takiego. 18% gry mam już po przechodzonej, a za kilka dni dosłownie, z mojej perspektywy teraz, pojawi się demko Forza Horizon 3. Okej. Okay. Moim zdaniem to wygląda zajebiście, słuchajcie. Nie wiem, kto robi to malowanie, ale dobry w tym jest. Fajnie auto wygląda. Znaczy, malowanie wygląda fajnie. Ja Diablo bardzo lubię w żółtym kolorze, ale ponieważ to malowanie tak wymiata tej zestawie. Wow. Ekstra to wygląda. Kurczę, patrzcie, na jakie rzeczy pozwala nam ten edytor w Forza Horizon 1. Pierwszej Forzie. Horizon. Nice. Od razu samochód jakoś szybciej jeździ. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.